Dwa dni, 28 meczów, 9 młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu 14-latków, a wszystko w bielskiej hali przestartowej 13, gdzie na co dzień nad swoją formą pracują aktualni mistrzowie kraju, zdobywcy Pucharu i Superpucharu Polski, gracze rekordu. W przypadku rywalizacji w kategoriach młodzieżowych, a zwłaszcza do lat 14, trudno jest mówić o niespodziankach, sensacjach czy o rozczarowaniu, już prędzej o chwilach wielkiego uniesienia lub sięgających zenitu emocji. Co oczywiste i naturalne, były one głównie udziałem gospodarzy turnieju i obrońców tytułu, podopiecznych Andrei Buciola, którzy przy licznym i głośnym wsparciu swoich kibiców brawurowo przeszli przez fazę ćwierć i półfinałową. W 1/4 finału jeszcze nerwowo i z przeszkodami, ale biało-zieloni uporali się z Forcą Wrocław, wygrywając 3-1. W meczu decydującym o awansie do ścisłego finału los spłatał niezłego figla. Zmierzyły się w nim bowiem zespoły z dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą miast – Ustki i Bielska-Biała. Odrobinę uciekając się do języka dyplomacji, powiedzmy, że nasi zawodnicy po prostu wykorzystali atut własnego boiska, nie okazując przy tym zanadto przejawów gościnności. W grze o brąz naprzeciw siebie stanęły drużyny Jantara Ustka oraz przybyłych z Warmii i Mazur GKS-u Wikielec. W wielkim finale młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu 14-latków wystąpiły ekipy UKS-u Sobek Kraków i bielskiego rekordu. Kochani, boli mnie gardło, ale jestem szczęśliwy. To naprawdę wspaniały wieczór, bardzo intensywne 20 minut. Panie prezesie, pan z Bielska-Białej uczynił prawdziwą stolicę, taką futsalową stolicę Polski. To już możemy nieskromnie mówić. Natomiast dzisiaj, chłopaki, daliście naprawdę wielki popis. Dziękujemy kibicom, rodzicom za tą pracę, działaczom, trenerom. No i cóż mogę powiedzieć, jesteście naprawdę królami świata. Wielkie dzięki! Bogusław Matloch, członek zarządu BTS-u Rekord. Przy tym święcie rekordzistów 14-latków, chyba w potrójnej roli. Pierwszy trener tych chłopaków, rodzic jednego ze złotych medalistów, no i działacz. No, kawał życia się przewija przed oczami. Fajne chwile, warto dla takich żyć i być i rodzicem, i trenerem, i działaczem. To wątek rodzicielski, zadowolony z gry Igora? To tak, z trenerskim. Zadowolony rodzic to taki też na emeryturze. Dziękuję wszystkim kibicom za to, że tak gorąco dopingowaliście po prostu w trakcie całego tego turnieju. To na pewno bardzo pomogło. Dzięki wam. Ale przede wszystkim ta impreza jest dla was, dla młodych chłopaków. Myślę, tak jak jesteście tu, wszystkie 12 zespołów, które się dostały do tej imprezy, na pewno mogą być zadowolone, że mogły w takiej imprezie uczestniczyć. Ale w szczególności te cztery zespoły z Wikielca, z Ustki, z Krakowa i tutaj z naszego Bielska-Białej, na pewno są zwycięskie drużyny tego turnieju. Brawo dla was wszystkich! Ta
Najogólniej mówiąc, chciałoby się rzec, iść złoto do złota. To już trzeci krążek tego Kruszcu w tym sezonie. No faktycznie ten sezon 25-lecia klubu faktycznie wygląda wspaniale. Ja dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i trenerom. Zawodnicy faktycznie z każdym meczem grali coraz odważniej. Fajnie było na to patrzeć i taką radość całego tu naszego bielskiego środowiska, rodziców przede wszystkim. No jestem bardzo zadowolony. My tutaj jako gospodarze zdobyliśmy Mistrzostwo Polski do tej pory tylko raz w kategoriach młodzieżowych, a było to ponad 10 lat temu. Sporo czasu minęło, abyśmy znowu mogli świętować w tej hali tytuł Mistrzów Polski. Także młodzieżowych. Młodzieżowych, oczywiście. Ale trzeba też powiedzieć, najpierw była młodzież, a dopiero później się to przekuło na sukcesy seniorskie. To masz za zdobycie Mistrzostwa Polski!